Prowadzę Was teraz chwilkę po kempingu Hellas. My sobie stanęliśmy w tym miejscu. Robiliśmy dzisiaj pranie jeszcze. Jesteśmy przy samej plaży. Tutaj jest jeszcze wolna parcela w tym miejscu. Cały kemping położony jest w takich bardzo starych oliwkach, które wyznaczają mniej więcej poszczególne parcele. I ta część, która tutaj jest, jest taką częścią najładniejszą, taką najbardziej reprezentacyjną. W związku z tym, że nie ma zbyt wielu gości, no to jakby w tej części właściwie wszyscy się lokują w tej chwili. Tutaj jest restauracja, bardzo blisko, i bar. Tutaj są wucety. Ubikacje są bardzo ładne, wyremontowane. Jest bardzo dużo stanowisk. Jest nawet takie śmieszne stanowisko, zobaczcie, do mycia psów. Jak ktoś ma psa, ma oddzielny prysznic do mycia psa. To są akurat ubikacje męskie. Tak wyglądają zmywalnie naczyń. Bardzo elegancko, jest dużo stanowisk. Tutaj jest żelazko, suszarka i pralka. Pralka kosztuje 5 euro, bo już żeśmy korzystali. I w tej części kempingu mamy takie tarasowe stanowiska. Jest ich bardzo dużo. One są mniej więcej tak po 6 parcel na taki jeden taras. One są po dwóch stronach. Droga idzie mocno w górę. Wszędzie są laterenki i dostęp do wody. W takim jakby na jeden taras jest jeden kran. Także nie trzeba daleko biegać. No i zaraz zobaczycie, wejdę na samą górę i zobaczycie, jak to jest oddalone od morza. Na razie tu jest wszędzie bardzo pusto, ale ogólnie kemping ma 200 stanowisk i wiemy, że w lecie trudno tutaj o miejsce. Jesteśmy na samej górze. Za bardzo tutaj nie widać morza, ale do morza idzie się generalnie tą drogą w dół. Tak wygląda wjazd na kemping. Po prawej stronie są stanowiska do parkowania, bo tutaj przyjeżdża też trochę ludzi do restauracji, bo jest bardzo duża restauracja, podobno dobra, nie testowaliśmy, ale dużo ludzi tutaj przyjeżdża, więc raczej myślę, że dobra. I są miejsca parkingowe. Tutaj mamy miejsce do zrzutu szarej wody. Podnosi się tą klapkę. A tutaj jest miejsce do zrzutu gazet. Tak wyglądają prysznice. Bardzo ładne. Wyremontowane. Wejście jest na takiego chipa. Przytyka się i można wyjść. Tak wygląda plaża z góry. A gdzieś tutaj jest Danusia z chłopcami. A my jesteśmy zaparkowani tam. Pokażę Wam jeszcze, bo chyba Wam nie pokazywałem, naszą lodówkę turystyczną. Firmy Zorn, jakaś tam na Allegro kupiona, w miarę tania. Jest tutaj podłączona gniazdkiem zewnętrznym do prądu, teraz 230. Ona też chodzi oczywiście na 12 V. Cały czas była z nami w przyczepie i to ona nam tak wyładowywała akumulator ten dodatkowy. Tutaj mamy regulację temperatury, ona może też grzać. Idziemy na spacer do miasteczka. Tu jest takie fajne przejście z naszej plaży kempingowej. Idziecie tam w górę i tam będziemy zaraz w miasteczku. Prawdopodobnie tam są jakieś bary, można zjeść lody, także idziemy to sprawdzić. A tak plaża kempingowa prezentuje się z góry. Tutaj na górze jest jeszcze kemping Sikia, on jest taki tarasowy, a nasz jest tutaj na dole. Są różne restauracyjki nad wodą. Bardzo dużo ludzi, ale niestety w ogóle nie widać turystów. Niestety, niestety. Sami lokalni ludzie tak naprawdę. Co?
Ale jaki tu jest fajny mostek. Woda czyściutka. Tutaj mamy widoczne miasteczko od strony portu, także w pełnej krasie możecie je z nami podziwiać. Miasteczko w zasadzie taka wioska, ale powiem Wam szczerze, że jest bardzo malownicza, jest bardzo taka naturalna, typowo grecka, jakby nie jest przesiąknięta taką turystyką masową. Wybieraliśmy się co prawda na jakieś lody, na jakieś desery, ale no, knajpki są pełne właśnie lokalsów, pełne Greków, tak nawet jeżeli już jakaś knajpka się pojawia, to za bardzo nawet nie ma gdzie usiąść, wszystkie stoliki są pozamykane. Powiem Wam szczerze, że właśnie bardzo mi się podoba pod tym kątem, że właśnie nie ma tutaj takich punktów takich typowych, jak w takich kurortach właśnie z jakimiś pamiątkami, z jakimiś plastikowymi zabawkami. Jest bardzo lokalnie, bardzo swojsko. Jest jedna taka uliczka zamieniona w deptak, ale jest bardzo ładnie. Szykujemy obiad, znaczy Danusia szykuje tak naprawdę. Co dzisiaj będzie na obiad? Dzisiaj zrobimy zapiekankę. Przetestujemy nasz piekarnik, bo jeszcze z niego nie korzystaliśmy. Zobaczymy, co nam wyjdzie w ogóle. To jest zapiekanka z makaronem, z kiełbaską. W zasadzie jeszcze wyjadamy zapasy z Polski. Poza jakimiś drobnymi rzeczami, wodą, owocami, warzywami, jeszcze nic, a i pieczywem. Jeszcze nic nie kupowaliśmy jakby w sklepach tutaj, takich typowo spożywczych. No, także jemy, gotujemy. Gotujemy i jemy w tej kolejności. Ja Wam pokażę, dzisiaj sobie tutaj nabiłem guza. Nie wiem, czy on jest widoczny, ale boli mnie strasznie. Bo otworzyliśmy okno. Znaczy cały czas otwieramy okno, tylko akurat wyjątkowo dzisiaj tutaj to otworzyliśmy. I ja akurat szedłem i walnąłem się tutaj w róg. Całe szczęście, że nie w oko. Ale ślad mam tutaj. Przykładałem już różne specyfiki, sody, oliwki, zimne jakieś słoiki. Mam nadzieję, że zejdzie niedługo. Chcę Wam jeszcze pokazać tutaj. Oliwki w słoiku. Oliwki w słoiku, no tak, no w zimnym słoiku. Danusia tutaj smaży czosnek i kiełbasę na czosnku. Chcę Wam pokazać, jak sobie radzimy z zapachami, bo chyba tego jeszcze Wam nie pokazywaliśmy. Otwieram sobie tutaj całkowicie ten szyberdach tym kluczem kwadratowym. Dobra, jest otwarty. I teraz włączam tutaj na wywiew, na wyciąganie powietrza. O, i... O, w ten sposób, ale zawsze na dwójeczkę daję, bo jest ciszej. I w ten sposób pozbywamy się wszystkich nieprzyjemnych zapachów z kuchni, co jest naprawdę bardzo fajną sprawą. Można tego używać jako naturalna klimatyzacja, ponieważ jak naprawdę się włączy na tą trójkę, to tutaj hula ostro to powietrze. Jeszcze nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby było bardzo gorąco, ale wiemy, że to działa. Zazwyczaj sobie otwieramy drzwi na oścież, otwieramy sobie okno po przeciwnej stronie przyczepy i jest taki przewiew, że nawet czasami jest za chłodno, mimo że mamy 26 stopni na przykład dzisiaj. Uruchamiamy piekarnik. Jeszcze Wam pokażę, kupiliśmy jeszcze przed wyjazdem z Polski taki termometr do piekarnika, ponieważ ten nasz piekarnik, który tutaj jest, nie ma żadnego termometru w środku. No wiadomo, że trzeba mieć, także go się umieszcza w środku. Powiem Wam też, że kupiliśmy taki termometr do lodówki, żeby wiedzieć, jak mniej więcej nam tutaj... No akurat tutaj widzicie, jest troszeczkę za ciepło. On nam pokazuje, ale generalnie się trzyma w tej temperaturze takiej właściwej. Jak widzicie, lodówkę mam jeszcze full.
Uruchamiamy piekarnik. Dobra, jest ogień. Jest ogień! Zobaczcie, co tam się dzieje. Widzicie ty wy to? Ło. Tylko teraz jak to? To jest na większy. Ogień. To jest na mniejszy, ale za bardzo tutaj się nie da tego. Jakaś różnica jest? Co myślisz, Petruś, na ten temat? Dobra, na 1/4 biorę, zobaczymy, jaką temperaturę osiągniemy. Chyba dużo gazu się zużywa na taki piekarnik. Ale tylko się na 1/4, czy to jest kwestia... Bo jaka jest różnica między opiekaczem? Nie, opiekacz to jest, tutaj jest sterowanie. Okej. No dobra, zobaczymy, jak temperatura się będzie nagrzewała, tak? Bo to też nam pokaże. Ale wygląda to zjawiskowo, prawie jak kominek. Jak tam, Danusia? Piecze się, czy się nie piecze? Ogólnie z tego, co widzę, to się w miarę nagrzewa. Na razie mamy no, 170 stopni, ale musiałam kilka razy już otworzyć. Zobaczyć, jak ta zapiekanka w ogóle się tam ma. A pokaż, jak wygląda. Uchyl rąbka tajemnicy. Jest... No. No. Chyba zaraz można ją wyciągać. O, elegancko idzie. Teraz będzie jedzonko. Będzie. Piotruś bez kukurydzy. A nagrzało się nam do ilu stopni? 300. Nie, 170. Jak 170? A, aha. 150, do 150 170. Stopni, ale było 170 coś z kawałkiem. Dobra, ja Piotruniu? Tak, przepyszne. Teraz mogę ci sobie takie robić. Mamy na kempingu tutaj kilku takich małych przyjaciół, które bardzo nas uwielbiają. Ja mam na nich alergię. Tak, Piotruś ma alergię, Piotruś nie może głaskać kotków. Ale Janio, jak może, to... Uwielbia kotów Janek. Lubimy też je gonić, ale... One lubią też... Ale jak się łasi. Janek chyba lubi Jaśka, bo lubi Janek chyba go. Janek chyba go też polubił. Nam się mu podoba, chyba chce hodować tego kota. A ten kot chyba ma swojego właściciela. Tak, kocie? No tak, cześć, cześć, cześć. Hejka, kocie. Już, żeby się nie przestraszył. Miałce! Janiu, zostaw, Janiu, zostaw, bo może udrapać, wiesz? Nie bierzemy go na ręce. Miałce! Miałce! Janiu, delikatnie. On chyba pieska widzi, wiesz? Widzi pieska. O, nie do buzi. No Janio jest zachwycony tą całą sytuacją. Ostatnie podpinanie z tym widokiem. Tomek podpina, ja jeszcze popatrzę na to. Piękne morze. Dzisiaj ma fajny kolor. Jeszcze na pożegnanie, zobaczcie, jaki żegna nas piękny kolor morza. Byliśmy na kempingu Hellas. Właśnie wyjechaliśmy. Tak się prezentuje cały zestaw i jedziemy teraz w kierunku Delf.
Anusia szuka już na nawigacji. Jeśli chodzi o podsumowanie, to za nasz pobyt za 6 nocy zapłaciliśmy 138 euro. Jest to cena, jakiej się spodziewaliśmy, ponieważ mieliśmy kartę akcji. Tutaj doba kosztowała 20 euro. Dodatkowo płaciliśmy po 3 euro za noc za Piotrusia. Za Jasia nie płaciliśmy wcale. Ogólnie pobyt zaliczamy do bardzo udanych. Jedyne co, no to kemping nie ma jakby takich atrakcji dla dzieci, nie ma placu zabaw, ale przez to, że byliśmy w pierwszej linii brzegowej, plaża była w zasadzie za oknem, za płotkiem i w zasadzie bardzo blisko, to chłopcy mieli cały czas tam jakąś rozrywkę, zabawę. Więc ogólnie uważamy, że kemping jest bardzo warty polecenia. Nie ma może takich oddzielonych parceli. Co Tomku, ty myślisz? Ja oceniam kemping ogólnie bardzo dobrze. Natomiast jestem przekonany, że jak jest dużo ludzi, to jest tam bardzo ciasno. Plaża jest dosyć wąska, mała. Jeszcze przychodzą przyjezdni z... nie przyjezdni, tylko lokalni ludzie tam z miasteczka. Także wydaje mi się, że tam może być ogólnie bardzo ciasno. Parcelki też są małe ogólnie. No my trafiliśmy na super moment, że bardzo mało było ludzi, więc my oceniamy jakby to bardzo pozytywnie. Poza tym jeszcze mieliśmy przy samym morzu miejscówkę, to już w ogóle super. Natomiast myślę, że jakbyśmy stali gdzieś dalej, byłoby bardzo dużo ludzi i bardzo duży tłok na plaży, to myślę, że nasza ocena byłaby dużo gorsza. Także myślę, że polecamy po prostu ten kemping poza sezonem, na pewno nie w wakacje. Aczkolwiek no jest ogólnie bardzo wyremontowane, wszystko ładnie. Tylko też na przykład wyrzeźników męskich jest tylko 5. Na taką małą teraz społeczność to jest super. Ale jak jest tam 200 parceli, no to moim zdaniem trochę mało, ale... W damskim jest zdecydowanie lepiej, bo znaczy nie liczyłam dokładnie, ale wydaje mi się, że jest coś niecałe 10 chyba. No to w męskich jest 5. Tutaj jest różnica. Ja też jakby przez to, że zdecydowaliśmy pikaczy na samym początku, to przy męskich prysznicach, to są jakby prysznice oddzielone od WC, to na pikacz było ograniczenie do jakby jednego wejścia na dobę. Dlatego dzieci musiałam brać jakby do kąpania do łazienki damskiej, ponieważ tam było od razu z WC i takich limitów nie było. Jakby to też takie... znaczy wiadomo, że też jakąś kontrolę muszą nad tym mieć, więc jakby może stąd... może jest taki standard. No tak. Natomiast sam jakby półwysep Pelion, przepiękny. Z tych rzeczy, co widzieliśmy, jezioro Kerkini było przepiękne. Ale jednak tutaj góry i morze, i te miejscowości, te plaże, to bije jednak na głowę. Tak, było bardzo zielone, było bardzo ładnie. Też jak się wjeżdżało gdzieś tam na górę, były też jakieś możliwości zatoczek, miejsc, gdzie można było się zatrzymać, tymi widokami się upajać. No, widoki były przepiękne. Jedyne co, to jeżeli się wybieracie w jakąkolwiek miejscowość w góry, polecamy bez przyczep, z kamperwanem pewnie jest to możliwe, ale na pewno jest trudne. Tym bardziej, że we wszystkich miejscowościach, przez jakie się przejeżdża, te drogi się zwężają. Tak jak się jedzie jeszcze między miejscowościami, drogi są w miarę szerokie, to w miejscowościach są one bardzo wąskie, ciężko jest się mijać. Też przypominamy Wam tą drogę, którą jechaliśmy z Volos do Makrinicy, gdzie w zasadzie nie byłoby możliwości mijenia się z kimkolwiek. Było bardzo wąsko, w zasadzie miejsce na jedno auto. Też trafiliśmy na fajny okres, że było luźno na tych drogach, że też, no, w szczególności jak wracaliśmy, to też raziło słońce, ta droga była przez to jeszcze cięższa do pokonywania i gdyby cały czas był ruch jakby z drugiej strony, no to byłoby jeszcze ciężej. Jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to znowu tych miejscowości górskich nie polecamy. My nie mamy, ale były momenty zwątpienia, także
No wtedy jakby traci się cały urok z tego zwiedzania, z tego oglądania. Także weźcie to też pod uwagę. Bo my jedziemy teraz w stronę Aten, jeszcze na Delfy po drodze, tak? Zobaczymy Termopile. Termopile, potem Delfy, bo to też jest jakby jeszcze taka odległość. No ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy. Zapraszamy!